Siema, siema widzu, witam cię. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, tak? Też dlatego, że TikToki są w sobotę, a zazwyczaj są w niedzielę, ale też dlatego, że dzisiejszy odcinek jest przy współpracy z mBankiem. Jak przeprowadziłem się z Anglii do Polski, pierwszy raz poznałem coś tak wspaniałego jak Blik, gdzie aby szybko rozliczyć się ze znajomymi, na przykład za wspólne zakupy, wystarczy numer telefonu i natychmiastowo przesyłasz im pieniądze. Konto i jego prowadzenie w mBanku jest darmowe i ściągają z ciebie za każdą wypłatę z bankomatu w Polsce i za granicą dokładne 0 zł. mBank obecnie ma promocję, gdzie nowi klienci w wieku 13-17 lat, którzy otworzą konto i spełnią warunki, otrzymają 60 zł w bonie do żabki, czyli darmowe paręnaście hot dogów. A dla osób powyżej 18 roku życia, do zgarnięcia jest do 350 zł, ale już nie w bonie, tylko prawdziwe 350 zł na konto. Wbijajcie w linki w opisie, zakładajcie konto w mBanku, bo do zgarnięcia jest do 350 zł za założenie konta. Bardzo polecam. Psst. Dodatkowo dzięki mBankowi za każde śmianie się w dzisiejszym odcinku będę przesyłał 10 zł na schronisko, oczywiście używając aplikacji mBank. No i dobrze słyszeliście widzowie, za każde zaśmianie się dajemy 10 zł na cel charytatywny. Pod koniec jeszcze ogarnę dokładnie jaki, ale będziecie mieli licznik tutaj na dole. Za każdym razem jak się zaśmieję jest 10 zł, a jak wiecie ja lubię często się śmiać. Ja ogólnie jestem taki trochę szurniety, to nie tak, że tylko jak nagrywam, tak jest, tylko dosłownie no, mam często tak, że się śmieję z najgłupszych rzeczy. Ale z drugiej strony wszystko idzie na cel charytatywny, więc tym bardziej się nie będę limitował, więc prawdopodobnie będzie jeszcze śmieszniej dzisiaj. 8-letni ja ze starym na zakupach. Mama wysłała nas po śmietanę 30% do zupy. Ej, czekajcie, to były dwa zaśmiania czy jedno? Chyba jedno, dobra. O nie, to było drugie, kuźwa. Zaśmiałem się z tego, że się zaśmiałem. No na je. Oho. Oho. No i pięknie. No nie, nie. Kurde, ja zapomniałem, że ja mam się nie śmiać. O, jeszcze jak wolno idzie. Streamy Speeda są piękne, nie? Widać, że czasem po prostu, chyba udaje czasem takiego głupiego, ale to jest jakoś fajnie zrobione. Masia życzy ci powodzenia. Fagato o Maszy, oho. Mam nadzieję, że ci dobrze pójdzie na tej walce. Jest mi trochę tak z biegiem czasu przykro, że no jakby nasze znajomość się zakończyło. Szkoda, bo jakby byłyśmy ze sobą naprawdę bardzo blisko. Wydaje mi się, Fagata, że tutaj nie jest problem w tobie, nie jest to problem w Maszy, aczkolwiek obydwie macie jakieś tam pewne problemy, ale wydaje mi się, że głównym problemem jest tutaj MC McDonald. Ja nie wiem dlaczego Fagata się dalej przyjeździ z McDonaldem. On ją dosłownie wykorzystuje, udaje, że za nią odpowiada. Ta odpowiedź jest po prostu tragiczna, pewnie udaje, że no ja to chciałem dobrze dla ciebie, przepraszam, że tak wyszło. A on po prostu zgarnia atencję. No ale widać, że Fagata jakoś tam może jest nadzieja. Ja tak szczerze wierzę, jako naczelna osoba, która krytykowała zawsze Fagatę i nagrała 30 filmów, odkąd wyciekły te głosówki, to widzę jakieś tam minimalne zmiany i faktycznie ten chyba jej chłopak działa dobrze na nią. Nawet ona powiedziała chyba na tym filmie, czy gdzieś tam. Drake i 21 po polsku. Jak 21? A 21 Savage, dobra. Możesz zrobić coś dla mnie. Edzio Rap, możesz zrobić coś dla mnie. Oho. Usuń to, no i siebie stąd, klaunie. Edzio Rap, możesz zrobić coś dla mnie. Złodziej, mam twój telefon. Jak nie przelejesz 10K, to publikuję twoją galerię. Co ty dajesz? Przestań! A gdzie będziesz grał? Na jakiej pozycji? Michał? Na pomocy. Na pomocy. Będzie ci potrzebna pomoc. Sędzia liniowy. No ja to widziałem na żywo i ta była jedna ze śmieszniejszych po prostu sytuacji, nie? Mamy taki poziom żartu, taki poziom... Aha. Taki niski. Poziom, taki jak, humoru? Taki humor po prostu, no nie? Ona jest odpowiednikiem Alana trochę, tak... Twoja potencjalna randka, czemu ona jest? Czeka, jak ona weszła do... Jak ona weszła do... Co ty... Do pralki? Coś mi się kojarzy to. Nie no, nie jak ci się kojarzy, zazwyczaj jest odwrotnie, jak już ci się miała kojarzyć. Pralka? Step sister? Nie, jak ona... Co to jest kuźwa za pralka? Ona musi nie mieć tyłu. Co to jest za piosenka? Hashtag Bytom! Record video. Jedziesz ze starym i ktoś mu wymusi na rondzie. Record video. Record video. Record video. Record video. Record video. Record video. Ej, czemu on tak jedzie w ogóle? Ja tego nie rozumiem, halo! Masz pusty tutaj! Co on się bawi w podłoga to lawa, kuźwa? Droga to lawa. Zastanawiasz się nad wstąpieniem do policji? Nie, dlatego... Co tu się dzieje?
Co tu się dzieje? Fundusz policyjny jest tak niski, że zamiast normalnie opon to dają od wózka widłowego? Chcesz tak pojeździć? U nas to możliwe. Serio oni tak reklamują dołączenie do policji? Mega, mega, no. Cześć. To mój bestie. Hej, uwielbiam. Cześć, ale... Siema. Siemano. Jak poważnie z Lexi. Dubiel powiedział P-worda na live. Nie, on to, on zrobił to co ja to widziałem, patrzcie. Piotr P-donate? Nie! Idioto! Co? A to wystarczy dać Piotr P... dał donate, nie? Co to za strajk żugajek? Co to się dzieje? Do swojej strajk? A nie, bo rodzice, tak. Bo patrzcie jak rodzice stoją i przez to, że rodzice tu są, to nie wiem, to dzieci nie widzą, no w sumie to ma sens. Nie wiem, to... fajnie, że Julia Żuga już mnie nie lubi, to przynajmniej mogę to krytykować bardziej. Bo co to ma być? No czemu ten... Ja rozumiem, trzeba iść z opiekunem, ale nieprzemyślane trochę, no jak dzieci mają widzieć ciebie? To powinno być tak, że nie wiem, rodzice sobie z tyłu, jest przymus tego, że rodzice muszą z tyłu być, a to no nie wiem, jakoś na pewno jest rozwiązanie, no ale tyle tych rodziców. Płaty dla zawodników są 14 dni po walce, jak to wygląda? Chyba do 10. O, chciałbym po tylu wiedzieć, ile sprzedałem pay-per-view. Super by było. O, Lego! Czemu ty tak zrobiłaś? O nie, o nie. Czekajcie, ale to są dwu... To jest też... Rutkowski. Ja, Boże, co ty robisz? Ja chciałem tylko powiedzieć, że wierzę w mojego tygryska. O Jezu, nie wytrzymam. To było takie nie... O wiele gorsze rzeczy robił na tym streamie. Ja się nie znam na streamowych kamerkach. Trzeba by na pewno... Yeah, ale wy jesteście! Znaczy, to nam bardziej wypada na pewno niż Dubielowi, to na pewno. Nie dotykam tego, się nie znam. Na jakichś streamowych kamerkach. Zabawne. Ja jestem w moim Ferrari, tu siedzi moja koleżanka, pusty pas, no i ciśniemy do przodu. Nigdy w życiu nie miałem Jordanów. Kupiłem sobie Jordany. Teraz wiele osób napisze, no wozi się BM-ką, ubiera się za 6 dych, żeby wyjść na miasto, a kupił sobie Jordany, a nie jakieś Yeezy. Yeezy dla mnie to jest taki sweter z gumową końcówką. Oho, na stówę teraz będzie, że z tym chodzi. Na 100%. Mega te buty nie podobają i nigdy w życiu bym za nie nie zapłacił nawet i 50 groszy. Gdybym dostał je za darmo, to wie. Aby mnie do pieca, aby miał mi się lepiej rozpalił. Dziękuję wam za uwagę. I to ile parma! I sam po prostu jest zacofany, jeżeli chodzi o modę, tak mi się wydaje. A wiadomo, gusta się zmieniają, nie można tak wytykać, 2018, tak? Dziad ma prawo mieć jakikolwiek gust. To prawda, ma gust z 2018 w 2022, ale ważne, że jakkolwiek ewoluuje, już nie nosi takich Puma, bo on zazwyczaj nosił takie Puma chyba ze znaczkiem BMW, z tego co pamiętam, taki typowy seba po prostu. Wiecie, że Natalia miała ostatnio takie marzenie? Jakie? Żeby otrzymać fiusiaka podczas sikania. Ale co wy gadacie? No to nie było moje marzenie, ale tak narodził się taki pomysł, bo chodzi o to, że Marcin ma problem z sikaniem, że musi się skupić. No wiem. I... No nie, no dzieci sobie myślą, ha ha ha, siusiak, ha ha ha. Nie mów, że to ha 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 zaliczysz do śmiania się, Gumiś. Ale to nie, ale na pewno dzieci sobie myślą, o ho ho, siusiak, o kurde, to muszę wstawić szota, o nie. Nie. Babcia prowadzi, o! Ej, to ciekawe, że babcia prowadzi ten cały ten konkurs. Kacper Bloński pójdzie z babcią na randkę. Wypraszenki Majka, zobaczymy jak smakują. Ej, one są dobre. Bardzo dobre! Naprawdę smaczne. Będą w sieciach sklepów Dino. Musiało mi pójść w złą dziurkę. Świetnie, Michael. No, ale fajnie, że ta druga część ekipy dalej się jakoś tam odnajduje i Patelski dalej się nie zmienił. Michael wydaje jakieś swoje rzeczy. Reszta starej ekipy go reklamuje, w sensie jego prażynki, prawdopodobnie bez żadnego profitu. Jakby jest to po prostu przyjaźń. Fajnie, to co ekipa na początku pokazywała przynajmniej. A to już było. Dobra, widzowie, nie wiem ile razy się śmiałem, bo nie śmiałem się. Znaczy nie, Jezus, nie liczyłem tego, ale wyślę po prostu resztkę z konta. Jeżeli mniej razy się zaśmiałem, no to okej, więcej wysłałem niż powinienem, a jeżeli zaśmiałem się więcej razy niż tyle, ile wysłałem, chyba mam 600 na koncie, resztkę, więc wyślę po prostu tyle, a najwyżej doślę, jeżeli więcej, więc Gumiś daj mi znać. Ja się z wami żegnam, dziękuję Bankowi, jesteście śliczni, wy też widzowie jesteście śliczni, zostawcie lajka, zostawcie suba i na
razie, do jutra.